Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Nagranie, no wiem, że ostatnio się, troszeczkę czekajcie, opuściłem w nagrywaniu, ale tyle rzeczy się dzieje teraz wokół mnie, takich, które bardzo mnie absorbują, z punktu widzenia mojej własnej, indywidualnej prywatności, którą sobie obrabiam. No w takim aspekcie, że no są rzeczy, które po prostu muszę poprzeżywać w taki sposób, że sobie żyję. No. Spędzam dużo czasu z psem, nie tylko. I rozpracowywuję pewne tematy. No, dochodzą mi tam rzeczy typu właśnie ten mój trening, który teraz przechodzę w związku z podjęciem nowej pracy. I różne inne elementy towarzyszące temu wszystkiemu, plus no trochę nauki, plus oczekiwanie na rozwiązanie kwestii zdrowotnych, to też, no to tak, wszystko naraz. A poza tym powiem wam, że no właśnie z uwagi na ten trening i na tą naukę jestem czasami wieczorem, teraz czy ostatnio, czasami nie, ostatnio codziennie wieczorem jestem już tak zmęczony, że włączam kamerę, zaczynam gadać i tak po paru minutach po prostu wyłączam kamerę, bo pieprzę głupoty i sam to słyszę. Więc przerzucam się w tej chwili trochę na jakość, a nie na ilość. A dzisiejsze nagranie, zgodnie z tytułem, pogadanka parapsychologiczna o rozwodach i o rozstaniach. Była już przeze mnie zrealizowana, było nagranie zrobione o tym, jak się rozstać, jak przeżyć rozstanie. Na końcu filmu, w karcie, po waszej prawej stronie, w dolnym, prawym dolnym rogu, będzie karta z odniesieniem do tego nagrania. Tam sobie to poszta, bo to będzie w ostatnich kilku sekundach, więc można sobie kliknąć, przerzuci was YouTube od razu do tamtego nagrania, więc będzie można sobie tematycznie przejść przez serię o rozwodach i rozstaniach, a dzisiaj będzie o rozwodach i rozstaniach, ale z perspektywy młodych ludzi, których dotyka rozwód rodziców. Bo ten temat już pojawiał się w moim życiu ze strony widzów już kilkakrotnie. To znaczy, to były pisane wiadomości do mnie prywatnie od młodych ludzi, którzy nie potrafili sobie poradzić i szukali jakiegoś wsparcia związanego z tym, że w rodzinie następuje rozwód rodziców, jest rozstanie, burzone są autorytety tu i ówdzie. Ja na to indywidualnie odpisywałem, indywidualnie rozmawiałem z tymi ludźmi młodymi, z moimi widzami. Teraz temat znowu powrócił niedawno i to w przeciągu kilku dni od dwóch innych młodych widzów. Dostałem takie wiadomości i postanowiłem nagrać taką pogadankę z mojej perspektywy o tym, jak sobie, być może pomogę, jak sobie ja bym radził z tym, bo to zawsze pamiętajcie, ja odnoszę w pogadankach parapsychologicznych, dlatego one są parapsychologiczne, a nie psychologiczne, bo odnoszę to w większości do swoich własnych doświadczeń, do rzeczy, które sam przeżyłem, przeszedłem, rozwiązałem sobie w życiu lub w jaki sposób myślę na określony temat, żeby sobie pomóc, ewentualnie żeby pomóc komuś. Widzicie, już zaczynam pieprzyć, ale do rzeczy. Rozwód z perspektywy młodych ludzi. No jest to szok na pewno, bo w oczach dorastającej młodzieży, zwłaszcza w ogóle dzieci i młodzieży, rodzice stanowią taką prawie idealną parę albo idealną parę, prawda? Wiele rzeczy, które występują nawet między rodzicami, typu jakieś konflikty, niedomówienia, sprzeczki, cokolwiek, są ukrywane przed dzieciakami, przed młodymi ludźmi, więc być może nawet często tego nie widzą, że coś może jest nie tak między rodzicami. I nagle szok, wstrząs, niedowierzanie, ogłoszenie rozwodu. Teraz problem największy, który się pojawia, który zauważyłem, jest taki, że zasadniczo dosyć często rodzice są skonfliktowani już na tym etapie do tego stopnia, że zaczynają operować swoim potomstwem, swoimi dziećmi jakby w swoich prywatnych walkach i podchodach między sobą. Co jest moim zdaniem no chyba jedną z najokrutniejszych rzeczy, jaką można zrobić swojemu dziecku, to dawać mu wybór. Ja albo tata, albo ja albo mama, wiecie. Albo kto cię kocha bardziej, albo wiesz, albo obrzucanie się, nawet oczernianie, czy obrzucanie się winami, typu wiesz, bo twój ojciec zrobił mi to i tamto, wiesz, bo twoja matka mi zrobiła to i tamto. Po co? I tu taki młody człowiek, który dotąd miał właśnie dwoje autorytetów nad sobą, nagle te autorytety zaczynają legać w gruzach, zaczyna się coś walić, ci ludzie są nie tacy. I no i właśnie mówisz, ognie, dowierzanie, przerażenie.
Teraz z perspektywy młodych ludzi, jak macie sobie z tym radzić? Przede wszystkim, i tu już niestety ta sytuacja wymaga na was, będzie wymuszać na was no już taką dojrzałość. Dojrzałość z perspektywy, perspektywy osoby dorosłej. Bo przede wszystkim będziecie najlepszą rzeczą, którą możecie zrobić, to nie dawać się być asertywnym i nie dawać się wciągać w gierki rodziców. Na takiej zasadzie, że powiedzieć jednemu i drugiemu wprost, nie każ mi wybierać. Nie każ mi wybierać. Nie każcie mi wybierać. Jesteście obydwoje moimi rodzicami, obydwoje was kocham, szanuję. Zaraz przejdę do momentu, w którym być może wielu z was nie ma szacunku do rodziców ze względu na właśnie wypadki rozwodowe, ale powiedzieć to, że się ich kocha i szanuje, ale nie mają prawa was wciągać w swoje indywidualne przepychanki i w swoją wojnę. Bo tak naprawdę właśnie ta młodzież, te dzieci w tych wypadkach często stają się zakładnikami w prywatnej wojny między rodzicami. Teraz, jeżeli jacykolwiek rodzice, którzy mają podobne przejścia lub zamiary, mnie oglądają, to posłuchajcie mnie i zrozumcie, że to jest skandaliczne zachowanie wobec własnego dziecka. No chyba skoro kochacie własne dziecko, to nie chcecie go krzywdzić, a właśnie tym to robicie. I teraz to na bazie kilku przykładów, które miałem, nawet tych ostatnich, mówię o rozmowach z widzami, którzy przechodzą tak, czy przechodzili taki moment. Jeden z widzów napisał do mnie, że ma do wyboru, widz mieszka za granicą z rodzicami, rodzice się właśnie rozwodzą, jeden z rodziców wraca do Polski, drugi zostaje w kraju, w którym mieszkają. I ten młody człowiek chce zostać w tym kraju, w którym żyje już, czyli na obczyźnie, nie chce wracać do Polski, aczkolwiek zostaje z tym rodzicem, do którego, jak to napisał, poczuł obrzydzenie ze względu na to, że ten rodzic dokonał zdrady małżeńskiej. Dobrze, to teraz dla tych, którzy mają podobne doświadczenia czy przypadki, powiem jedno. Jakie to dla was ma znaczenie, czy ten rodzic popełnił zdradę małżeńską, czy nie? Nie zdradził was, tylko zdradził współmałżonka. Poza tym, to jest bardzo ważne, poza tym nie znacie prawdziwego dna, nie wiecie jak było naprawdę, najczęściej. Rodzice się tym pewnie nie chwalą i nie opowiadają ze szczegółami, a jeżeli już, to opowiadam o szczegółach dotyczących drugiego do swojego współmałżonka, czyli drugiego rodzica. Bo tak się zachowują bardzo często we wzburzeniu rodzice i skonfliktowani. Próbują w ten sposób kupić sobie zaufanie dziecka, jak to mówię brzydko, przekabacić na swoją stronę i tak dalej, i tak dalej. Nie dawajcie się w to wciągać, bo to może być tak, niestety, że taka mama czy taki tata, mówiąc o drugim, o swoim mężu czy żonie to czy tamto, może właśnie też dokonywać manipulacji na was i też może to, i to też uważam jest obrzydliwe. Bo to, moim zdaniem, to są prywatne sprawy dwojga dorosłych ludzi, którzy przeżyli ze sobą wiele lat. I oni te bruty powinni wyprać we własnej sypialni, za zamkniętymi drzwiami. Ich dzieci nie powinno to w ogóle interesować i nie powinny o tym wiedzieć. Po co? Po co? I z tej perspektywy, młodzi moi widzowie, patrzcie na to, że rodzice nie powinni was w to wciągać, a wy nie chcecie się tym interesować. Jeżeli tata zdradził mamę, albo mama zdradziła tatę, bo poszła z kimś innym do łóżka, bo tata sobie znalazł kochankę, bo cokolwiek. Patrzcie na nich nadal jak na swoich rodziców, z tą myślą, że zaraz, ja nie przeżyłem jeszcze żadnego związku, nie przeżyłam jeszcze żadnego związku, jestem zbyt młoda, nie byłam nigdy w relacji z drugą osobą, zwłaszcza tyle lat. Więc tak na dobrą sprawę nie mogę powiedzieć, czy potępić tego rodzica, mogę go jedynie próbować zrozumieć, bo nigdy sam nie byłem w takiej sytuacji, nie byłam w takiej sytuacji. Tymi kategoriami myślcie. Nie jesteście na miejscu tego rodzica, który nawet zdradził. Może się okazać, że słuchajcie, za zdradą w związku, czy to małżeństwo, czy związek partnerski, za zdradą w związku zawsze stoją dwie osoby, trzy właściwie, no bo jest jeszcze ta, która, z którą się zdradzi. Zawsze, moi drodzy, zawsze, jeżeli dochodzi do zdrady w związku, to winne są obie strony związku. Owszem, ta, która zdradziła, jest winna tego, no, że zdradziła. Że dokonała, no, moralnie czegoś niegodnego, bo to nie jest przestępstwo, ale moralnie czegoś niegodnego. Natomiast jeżeli dokonuje się zdrady, może powiem to inaczej, jeżeli jest się w związku, w którym jest się kochanym, akceptowanym, zrozumiałym i zrozumianym i jest pełne zrozumienie i zaufanie i przyjaźń między dwojgiem ludzi w związku, to nie dochodzi do zdrady. Ja mówię zawsze, absolutnie eliminując tutaj przypadki patologiczne typu człowieka, który zdradza patologicznie. A one są na tyle rzadkie,
że wyrzucam je poza margines w ogóle i mówię o tym w ten sposób, że jeżeli w związku wszystko się dobrze układa, to nie ma żadnego powodu, żeby szukać odskoczni. Jeżeli w związku, w małżeństwie wszystko się dobrze układa, jeżeli to małżeństwo jest poukładane i jest zgodne, to ani jeden, ani drugi rodzic nie będzie szukał pocieszenia, czy to fizycznego w postaci seksualnej zdrady, czy takiego, ja bym powiedział bardziej mentalnego, czyli takiej zdrady na zasadzie, że z kim innym chodzi do kina, z kim innym je kolację, z kim innym spędza więcej czasu, z kim innym częściej rozmawia przez telefon niż ze swoim współmałżonkiem, nie? Bo zdrada to nie tylko zdrada fizyczna, że się z kimś przespać. To również, a nawet bardziej, to jest właśnie taka zdrada mentalna. Więc jeżeli wszystko się w takim związku układa, to nikt nie szuka odskoczni i nikt nie szuka pocieszenia. Więc jeżeli wasi rodzice rozwodzą się z powodu tego, że jedno z nich dokonało zdrady, to jeżeli macie już kogokolwiek obwiniać, to obwiniajcie obu z nich. Bo jeżeli tata zdradził mamę, to widocznie mama, jako żona, jako partner w związku, nie zadbała o pewne rzeczy do tego stopnia, że po prostu tata został przyciągnięty przez inną kobietę, która być może właśnie zadbała o te aspekty, o które nie dbała mama. Popatrzcie na to z tej strony. Nie obwiniajcie tego ojca, nie obrzucajcie go błotem, że on zdradził mamę i ją skrzywdził. Owszem, ta mama płacze, bo ją to boli. Ale mama prawdopodobnie też nie rozumie, że sama jest sobie winna, bo najprawdopodobniej na bank, moim zdaniem, zaniedbała kilka rzeczy, kilka elementów, które są prawdopodobnie były bardzo ważne w związku. Takie rzeczy często się dzieją, kiedy ludzie po prostu się mijają w drzwiach. Kiedy z małżeństwa, które było blisko siebie, spędzało z sobą dużo czasu i dbało o relacje między sobą, nagle obydwoje mieszka po prostu dwóch ludzi, którzy tylko ze sobą mieszkają. Przestają ze sobą z czasem rozmawiać, zajęci są bardziej swoją pracą i otoczeniem zawodowym niż sobą samym czy rodziną, wiecie. I to się potem właśnie tak kończy. Jeżeli mama zdradziła tatę, też to samo. Widocznie ojciec nie zadbał o pewne aspekty, które były mamie potrzebne i które były dla niej ważne, i inny mężczyzna jej to dał. Podkreślam, nie mówię tylko o kwestiach seksualnych. Ja wam powiem, ja wiem, że to może zabrzmieć kontrowersyjnie, szczególnie dla wielu was, młodych ludzi, ale ja to wiem z mojego własnego doświadczenia, że każda zdrada boli. Ale mnie osobiście najbardziej zabolała zdrada, kiedy odkryłem, że jeden z moich partnerów, który był w ogóle... Ja wiem, gdzie ja zawiniłem. Ja sobie zdałem z tego sprawę, gdzie leżała moja wina. Ale najbardziej zabolała mnie zdrada. Miałem partnera innego, który zdradzał mnie fizycznie. Zdradził dwa razy. Potem trzeci raz już go nie było, także nie wiem, czy zdradził. Ale nie ze mną. I ta seksualna zdrada bolała, ale nie tak bardzo, jak bolała ta zdrada mentalna. Kiedy ja się nagle okazało, że mój partner wcale nie pracuje tyle, ile pracuje, tylko spędza czas na zakupach, na wycieczkach, na chodzeniu do muzeum, do kina, na kolacjach, na oglądaniu wspólnych filmów z kimś innym. Czyli robi wszystko to, co my kiedyś robiliśmy razem. Czemu przestaliśmy to robić? Moja wina polegała między innymi na tym, że ja sobie odpuściłem, że mnie się wydawało w pewnym momencie, że związek jest tak stabilny, że nie muszę się już o nic starać. Że wystarczy, że jestem, że wystarczy, że gotuję dobry obiad, że w domu jest posprzątane, że się nie kłócimy, że nie ma patologii, że rozmawiamy ze sobą o polityce i tak dalej, ale zabrakło elementów, drobiazgów, które kiedyś były. I nagle pojawił się ktoś, kto te elementy dał mojemu partnerowi. Partner zaczął, żyjąc ze mną, spędzać czas bardziej mile i konstruktywnie z zupełnie kimś innym. I potem powstają takie seriale pod tytułem Dlaczego ja? No ale to odpowiedzmy sobie na to pytanie. Ja wam to wszystko opowiadam z mojej perspektywy właśnie po to, żebyście zrozumieli swoich rodziców lub próbowali ich zrozumieć. Wina nigdy, w żadnym konflikcie wina nigdy nie leży po jednej stronie. Nigdy. Nigdy przenigdy. Więc teraz, będąc w rodzinie, w której szykuje się rozwód rodziców, starajcie się zająć samodzielne stanowisko, bądźcie asertywni wobec rodziców, rozgrywajcie to między sobą. Ja chcę was nadal kochać i szanować, a nie uczestniczyć w waszej wojnie i opowiadać się, broń Boże, po którejkolwiek ze stron. Zróbcie ten rozwód tak, żebym nie ucierpiał ja, czy ewentualnie moje rodzeństwo. Poukładajcie to tak, żeby nie wybuchła z tego wojna i dramat. I załatwcie to między sobą, bo to jest wasza sprawa prywatna, między dwojgiem ludzi, która przeżyła ze sobą na przykład 20 lat. A ja nie chcę w tym uczestniczyć emocjonalnie, bo mnie to bardzo kosztuje, mnie kosztuje to zdrowia i emocji, fakt sam, że moja rodzina się rozpada, że moi rodzice postanowili się rozstać.
A jeżeli tak jest dla was lepiej, to rozstańcie się, trzeba to zaakceptować, słuchajcie. Bo to też patrząc na to z tej perspektywy. Wiem, że chcielibyście mieć mamę i tatę w domu cały czas. Tylko że z drugiej strony, jeżeli ci rodzice mają się ze sobą męczyć lub nie daj Boże, ma się zacząć tworzyć właśnie bardzo agresywna i nerwowa atmosfera w domu, mają być jakieś kłótnie, zatargi i tak dalej, to chyba lepiej, że ci rodzice będą mieszkać osobno. A wy z jednym lub z drugim rodzicem. Albo z jednym, a potem z drugim rodzicem. Oczywiście nie tracąc kontaktu z tą drugą częścią rodziny. Odwiedzając się, spędzając czas, czy to z mamą, czy z tatą, w zależności z kim się mieszka, a kto jest na odległość. Zachowując te relacje. W tym nie ma nic złego. Za kilka lat wielu z was wyjdzie z domu, pojedziecie na studia do innych miast być może, albo nawet za pracą. Więc też będziecie swoich rodziców tylko odwiedzać, a oni was. Więc na tu i teraz, na dzień dzisiejszy, jeżeli tata się wyprowadzi z domu i zamieszka nawet w innym mieście, a będzie co ty weekend do was przyjeżdżał albo po was przyjeżdżał i zabierał was taki na kilka dni, to nie będzie w tym nic złego i lepiej będzie, jak tata będzie na przykład, czy mama będzie mieszkać osobno, niż rodzic, z którym wy mieszkacie, czy to ojciec, czy matka. Nie? I powiem wam tak, to też jeszcze kwestia taka na pocieszenie. Z rozwodami, a szczególnie, bo właśnie to też ciekawe zauważyłem, ale to statystyki jasno pokazują i wyjaśniają, dlaczego tak jest, że właśnie te rozwody dzieją się w momencie, kiedy ci młodzi ludzie, którzy do mnie piszą, mają lat 16, 17, 18. Ale to zazwyczaj świadczy o tym, że małżeństwo, w tym momencie ich rodziców, związek, małżeństwo trwa około 20 lat. A to w wielu podręcznikach jest napisane, że to jest bardzo krytyczny, 20 lat to jest bardzo krytyczny moment dla związku. I albo ten związek przetrwa, albo się rozleci. Czyli się skończy rozwodem. Ale na pocieszenie wam powiem, znam takich przypadków kilka, ale jeden z mojego własnego rodzinnego podwórka. Moja ciocia rozwiodła się z wujkiem. Rozwiedli się, wujek się wyprowadził. Po 3 latach pobrali się na nowo. Nie widzieli się tak na dobre, nie widząc się może 3 miesiące. Potem zaczęli się odwiedzać, potem zaczęli spędzać wspólnie czas, potem zaczęli nawet wyjeżdżać razem na wakacje. Nagle zamieszkali znowu na nowo ze sobą i po 3 latach stwierdzili, że w zasadzie żyją tak jak dawniej, więc wezmą na nowo ślub. Tak zrobili. Bo to jest też ta taka zasada, że jeżeli jesteśmy w związku i zaczyna się coś psuć, to lepiej się rozstać, nawet tak na próbę, na zasadzie, dobra, pomieszkajmy chwilę osobno, rozstańmy się. W tych momentach bardzo często pomocnym jest właśnie, kiedy jeden z rodziców wyjeżdża do pracy gdzieś za granicę albo do innego miasta. Ci ludzie się rozstają na jakiś czas i wtedy po jakimś czasie widzą, czy tęsknią za sobą, czy brakuje im siebie nawzajem, czy nie. To jest takie przysłowie, to jest taki mem, krąży też po Facebooku, ale fajne powiedzonko, że jeżeli kochasz kogoś, to pozwól mu odejść. Jeżeli wróci, to znaczy, że on też ciebie kocha. A jeżeli nie wróci, to znaczy, że twój czas i miłość była zmarnowana i po co to ciągnąć dalej? To samo z rodzicami. Ale najważniejszą rzeczą, którą róbcie młodzi ludzie, to ci, których oczywiście dotyczy ten fakt, ten problem, to zmartwienie dotyczące rozwodu rodziców. Nie dawajcie się rodzicom wkręcać w ich gierki i jasno im to zakomunikujcie, że nie chcecie być stroną w konflikcie. Głównie po to, żeby nie stracić do nich szacunku. No i to tyle pogadanek Jakubowskiego na ten temat. Jeżeli ktoś ma z was pytania albo męczy go właśnie, jest w takiej sytuacji, że w rodzinie jest rozwód, nie krępujcie się pisać do mnie na privie. Możecie się kontaktować ze mną przez mój facebookowy profil, ewentualnie przez grupę Jakubowski76, tam mnie szybko znajdziecie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie dodał do tej grupy, to jest grupa, taki fanklub Jakubowskiego na Facebooku, to linka zaraz pod filmem znajdziecie. Tam można sobie kliknąć i się dodać. Ja to akceptuję na pewno. Wszystkich akceptuję. No, było tak. A grupa jest prywatna, dlatego trzeba akceptować, ale poza tym nie ma jakichś tam restrykcji, nie trzeba przechodzić żadnych specjalnych sprawdzeń i tak dalej. Także o to się nie martwcie. Ale mówię, gdyby ktoś z was męczył się i to może zadawać pytania w publicznych komentarzach, jeżeli pytanie uważa za ważne też dla innych, to proszę bardzo, ja odpowiem postkomentum albo i pisemnie również. A jak nie, to na piwie, albo na YouTubie, albo na Facebooku. Ja wiem, że temat jest bolesny i drażliwy, szczególnie dla takich młodych ludzi. Ten przedział wiekowy, te 15 do 19 lat, kiedy młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie, sami się zmagają z burzą emocjonalną, ze zmianą otoczenia dotyczącą zmiany szkoły. To jest bardzo newralgiczny okres w życiu człowieka. I jeszcze jak do tego dowali się rozwód rodziców, no to już w ogóle jest. No, ciężkie do przejścia, wiem. Często się to kończy właśnie ucieczkami z domu, jakimiś nawet próbami samobójczymi, czyli próbami w sensie nie zabicia siebie, tylko zwrócenia na siebie uwagi albo odwrócenia uwagi od problemu rozwodu, skupienia się na sobie, wiecie.
tak działa psychika ludzka, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są, tak jak mówię, burza emocjonalna, burza hormonalna i do tego wszystkiego jeszcze zawirowania wokół. Wiem, moi drodzy, wiem. Ale to jest, mówię wam, ustalenie i jasne komunikaty i jasny przekaz to dla rodziców szczególnie bardzo wiele rzeczy i bardzo szybko je wyprostuje. Więc tu ja stawiam na jasną komunikację. A gdyby ktoś miał problemy z komunikacją, to się może zareklamować, to zapraszam do moich sesji terapeutyczno-trenerskich, gdzie uczę ludzi, jak komunikować samych ze sobą i jak komunikować siebie z otoczeniem. Możecie znaleźć szczegóły na stronie informacyjnej o mojej terapii, która nazywa się Porozmawiaj ze sobą, zrozum siebie. Linka też znajdziecie oczywiście pod filmem. Polecam gorąco i zapraszam. Dla młodzieży do lat 18 wszystkie terapie i sesje są przeprowadzane gratis. To już kiedyś mówiłem, ale dodam tą informację na nowo, bo może ludzie nie wiedzą. Ktoś pomyśli, Boże, on pewnie dużo pieniędzy kasuje. Jak już kasuje, to niedużo, ale dla, tak sobie obiecałem, że dla młodych ludzi, czyli dla tych, którzy jeszcze nie mają dowodu osobistego, przyznanego dowodu osobistego, nie, że sobie nie wyrobiłeś przez 4 lata, a teraz masz 22, są preferencyjne warunki, czyli absolutnie gratis. Natomiast, a co do reszty się zawsze dogadujemy. Ja chciałem z tego zrobić źródło utrzymania, a wychodzi, że robię z tego źródło pomocy i pasji. Ale to też już kiedyś o tym mówiłem. Pamiętajcie kliknąć sobie na filmik i zobaczyć o rozstaniach, bo to ważne. Tu znajdziecie. No. Do zobaczenia, kochani, pozdrawiam was serdecznie.